Stanowisz. Grzegorz, znamy się tyle lat, możemy mówić po imieniu. Zjawiłeś się dziś w Suwałkach? Pracowałem w kilkudziesięciu klubach, ale w Wigrach pracowałem 3 razy i w sumie 4,5 roku. W żadnym innym klubie jako trener dłużej nie pracowałem. Jest jubileusz Wigier, dostałem zaproszenie i przyjechałem, bo są bardzo miłe wspomnienia, a muszę się pochwalić, że Wigry mają dzisiaj 70-lecia, jubileusz istnienia, a ja jestem o 2 lata starszy. W kilku słowach o tej drużynie. Tu Wojtek Kowalewski. Było wielu tutaj piłkarzy. Ja, Wigry jakoś tak mnie brały na trenera, kiedy był kryzys. I myśmy właśnie tym zespołem, razem z Wojtkiem Kowalewskim, przed odejściem do Legii, wywalczyli awans, powrót do 3. ligi, o tak powiem. Ty jeszcze masz sukcesy w 1. lidze, nie? Ekstraklasa, czy to już była ekstraklasa? Nie, no to trzeba powiedzieć, że była ekstraklasa, no bo to łatwiej, a w każdym razie najwyższa klasa rozgrywkowa w Polsce. Zagłębie Lubin utrzymałem jako absolutnego beniaminka wtedy w ekstraklasie, kiedy żaden ze znanych trenerów nie chciał objąć tej drużyny, bo mówił, że nie ma szans, żadnych szans na utrzymanie. A w sezonie 87-88 z Lechem Poznań zdobyłem Puchar Polski. Powiedziałem, nawet barwy Lecha są podobne do Wigier. No i w sezonie 91-92 wprowadziłem Jagiellonię do Ekstraklasy. To jakieś takie 3 ważne historie właśnie. A może jesteś potrzebny, żeby Wigry wprowadzić do Ekstraklasy? Nie. Ja, ponieważ mam pseudonim Żubr, bo się urodziłem w Białowieży, to ja mogę tylko przepustkę do rezerwatu załatwić po znajomości. Ale my chcielibyśmy, żeby Wigry zagrały w Ekstraklasie. No my też, ale ja marzyłem w tym roku. Ja marzyłam, że będzie finał Pucharu Polski Wigry-Lech. I no pięknie to. Wybierałem się już nawet na ten mecz, a jednak do tego nie doszło, chociaż uważam, że no, ja nie mówię, że tendencyjnie, ale to, że Wigry nie były w finale, troszeczkę i sędzia zadecydował. Byliśmy jednak na ziemi. Kogo najwspanialej, najlepiej w wspominach? Suwałk, Wigier, działaczy, zawodników. Działaczy nie będę wspominał. W ogóle Suwałki bardzo mile wspominam, chociaż moje 3. odejście z Wigier takie troszeczkę nie było w sympatycznej atmosferze. Ale ja mam zasadę. Staram się pamiętać tylko przyjemne sprawy, a żeby po prostu, bo mogę kogoś pominąć, ale no wiadomo, że po prostu tym, którego ja trenowałem i nie ukrywam, pomogłem w promocji do Wigier, był Wojtek Kowalewski. Największa nasza gwiazda. Tak. Tak, to trzeba powiedzieć. Zrobił prawdziwą karierę w piłce nożnej. Co byś życzył środowisku piłkarskiemu Suwałk? W warunkach, kiedy ja pracowałem, no taki obiekt, takie to wszystko, to było nie do pomyślenia. Jak ja na to patrzę, to było marzenie, prawdziwe marzenie. Natomiast, no mimo wszystko, Wigry przebudowały zespół w tym sezonie, mają jakieś tam problemy. Ale myślę, że może kiedyś ten awans do ekstraklasy nastąpi. I zdrowia. I jak najczęściej powracaj na nasze boisko. Jak najczęściej spotykali, tak?